Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Przyjechaliśmy teraz do Cape Drastis. Jest to najdalej na północ wysunięte miejsce na wyspie Korfu. Jest to bardzo charakterystyczne miejsce, bardzo często występuje na różnych pocztówkach. Także my idziemy zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda, więc chodźcie z nami. Do Cape Drastis schodzi się taką szutrową drogą. Jak się okazuje, można też jeszcze dalej zjechać samochodem, jeżeli macie taką ochotę, ale myślę, że taki mały spacerek też jest wskazany. Tu mamy taką tablicę informacyjną, że można zejść aż na sam dół. Tam można wypożyczyć zarówno łódkę, dzięki której opłyniemy sobie tutaj te wszystkie najładniejsze zakątki. Mamy też możliwość wykąpania się w morzu. Natomiast my, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy z dziećmi i jest naprawdę gorąco, a zejście jest dosyć kawałeczek jeszcze w dół, to chyba sobie po prostu odpuścimy. Cape Drastis z góry wygląda w ten sposób. Za chwileczkę jeszcze Wam pokażę różne przebitki, które Wam pokażą faktyczne piękno tego miejsca. Widać tutaj też sporo łódek, więc dużo osób tu przypływa. Mamy też trochę osób kąpiących się. No wygląda to naprawdę zjawiskowo. Jeżeli będziecie na Korfu i będziecie mieli tą możliwość, naprawdę warto tutaj podjechać i chociażby z góry zobaczyć to miejsce, bo jest przepięknie. Jeżeli macie ochotę na kolację z widokiem na startujące i lądujące samoloty, to polecam Wam wybrać się do restauracji Skyview. Jest ona nieopodal lotniska z widokiem na cały pas startowy. Co chwileczkę startujące i lądujące samoloty. Także myśmy dzisiaj właśnie sobie taki wieczór zaplanowali i będziemy za chwilę jeść kolację. Nasze jedzenie już przyszło, także wszystko wygląda naprawdę smakowicie. Zabieramy się za jedzenie, damy Wam znać po zjedzeniu, czy warto się tutaj wybrać na coś do picia, dla fajnych widoków, czy również, żeby coś dobrego zjeść. Już się za chwilę będzie lądować. Tak? Akcja. Z tej strony? Będzie lądować. Nie wiem. Teraz zjechaliśmy na dół, gdzie znajduje się kolejny punkt widokowy, gdzie można zrobić sobie bardzo ciekawe zdjęcie na tle samolotu. Oprócz tego mamy tutaj też monaster z XVII wieku, który bardzo często występuje na wszelkiego rodzaju pocztówkach z Korfu, więc jest to taki znany punkt właśnie tej wyspy. Także my idziemy jeszcze popodziwiać samoloty, pooglądać, porobić troszeczkę zdjęć, a z Wami się już dzisiaj żegnamy i do zobaczenia jutro. Witajcie kochani, kolejnego dnia. My przyjechaliśmy dzisiaj całkowicie na południe wyspy, na Mikronisi Beach. Jest tu taki cały kompleks, restauracja, bar,
Można wypuścić sobie leżaki i parasole. Jest tu przepiękna, piaszczysta plaża, dosyć płytko przy samym brzegu, więc bardzo fajne miejsce też dla rodzin z dziećmi. My będziemy dzisiaj tutaj cały dzień chillować i odpoczywać. Jeżeli macie ochotę na coś do picia, jakieś drinki, delikatniejsze napoje, wszystko jest Wam dostarczane bezpośrednio na leżaki, także spokojnie możecie sobie po prostu cały dzień leżeć, odpoczywać i korzystać z przepięknej, ciepłej pogody. Także my idziemy odpoczywać. Przyjechaliśmy właśnie do miasta Korfu na wieczorny spacerek. Przy okazji może kupimy kilka jakichś pamiątek. Może wpadną jeszcze jakieś lody. Także pokażę Wam też troszeczkę tutaj, jak to miasteczko wygląda wieczorem, bo za niedługo będzie się pewnie już ściemniać. Właśnie do Starbucksa, bo powiem Wam szczerze, że przez ostatni tydzień nie udało mi się wypić dobrej greckiej kawy, co się bardzo rzadko zdarza, bo w Grecji naprawdę kawa mi zazwyczaj smakuje, także dzisiaj się posiłkujemy kawą ze Starbucksa. Przy okazji kupiliśmy też kubki dla siebie i dla kogoś na prezent. Jest to właśnie taka pamiątka. Kolekcjonujemy kubki ze Starbucksa, z miejsc, w których bywamy. Także dopijamy naszą kawę, idziemy dalej w miasto.